Witam Państwa serdecznie, dzień dobry. Dzisiaj film pokazujący czyszczenie laserem, co ciekawe, drewna. To jest bardzo mały laser, można go zakwalifikować do lasera typu jubilerskiego, lasera grawerującego, ale przy okazji z tą drobną mocą 20 W można już poeksperymentować przy czyszczeniu drewna, sztukaterii i innych elementów. Ja Państwu pokażę przy tej 20 najprostszy, najbardziej standardowy pattern, który służy do czyszczenia. Tutaj mam akurat taką mocno zabrudzoną deskę i przyjrzymy się, jak ten element będzie tutaj czyszczony. Można sobie zobaczyć, że te niedrewniane zanieczyszczenia są ściągane już przy użyciu tego urządzenia. Oczywiście moc 20 W, urządzenie jest drobne, malutkie, tanie, ale proszę sobie wyobrazić, że Państwo czyścicie ornamenty na drzwiach, czyścicie rzeźby, czyścicie jakieś elementy zegarów, to przy okazji oprócz funkcji czysto produkcyjnej tego urządzenia, to można sobie ten element drewniany ze spokojem wyczyścić. To jest pattern najprostszy, standardowy. Widać wyraźnie, że drewno ulega wyczyszczeniu. Zrobię Państwu film z większą mocą za chwileczkę, żebyście widzieli, jak działa 200-watowy laser na przykład na takich drewnianych elementach. Zapraszam serdecznie. Więcej informacji Państwo znajdziecie na stronie. Wszystkie lasery oczywiście to lasery GraboStar. Zapraszam serdecznie.